Ale fajnie to zrobił gość. Nie no, on mega dobrze przeniknął. Cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i właśnie to jest powrót. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zrobiłem Q&A z kilku pytań. No i słuchajcie, zobaczymy, no 10 pytań tak będzie, myślę. Myślę, że tak 10 właśnie, nie wiem, chyba tak około tego. No i słuchajcie, na początku, zanim zaczniemy Q&A, to chcę zakręcić tym własnym kołem szczęścia. No i słuchajcie, tak, już ktoś mnie do grupki zaprasza, widzę. Dobra, mamy 5 klejnotów, jak zwykle blisko tego Feniksa, ale jak na złość go nie ma. Dobra, więc oczywiście koło szczęścia kolejne musi być, słuchajcie, otworzone. No nie. O nie, no jeden żeton, kto by w ogóle chciał takie... Ale dobra, słuchajcie, zacznijmy najpierw od tego, że chciałem najpierw wejść do jakiejś giereczki, słuchajcie. Chciałem wejść do jakiejś giereczki. Tylko się zmienię na szybko skina Barbie Fangai. No i słuchajcie też, patrzcie, jak blisko mi brakuje do zdobycia tego smoka Dusk Dragona. Więc sobie zagramy jedną partyjkę może w tę plażowa impreza Barbie. Albo nie. Albo nie, bo ja nie lubię już tej mapy. Więc zagramy sobie w taką normalną giereczkę, bo brakuje mi tylko 10 medali lub 5, aby zdobyć tego smoka Dusk Dragona z turnieju. No i dobra, jak zaczniemy grać, to na wszystkie pytania po prostu postaram się odpowiedzieć. No więc tak, lecimy, słuchajcie. Więc pierwsze pytanie to ile mam lat? Wiele osób zadaje to pytanie na moich shortsach i piszą, że jestem kidem, ale ja mam 12 lat. Ale ci ludzie sami są kidami. Nieważne, dobra, słuchajcie, więc ja tutaj szybko lecę, bo nie chcę przegrać. No i lecimy do drugiego pytania. Jaki jest twój ulubiony kolor? Mój to niebieski. Ej, coś mnie zlagowało, ale mój ulubiony kolor, słuchajcie, to niebieski. Tak... Więc dobra, mam nadzieję, że przejdę dalej. Chyba tutaj, patrzcie, jak Bolta podciąłem. Dobra, trzecie pytanie. Przechodzimy do trzeciego pytania. Czyli, gdzie mieszkam? Nie podaję miejscowości, więc nie odpowiem na to pytanie, ale widzę, że już przegrałem. Ale na trzecie pytanie nie odpowiem, a to dlatego, że po prostu, no ja nie podaję miejscowości w internecie, więc sorry. Ale no... Mamy mapkę, to już UFO i to jest serio dobra mapa. Dopracowana mega, mega fajna, mega epicka, mega mi się podoba. Dobra, więc no po prostu nie podaję i tyle. Więc no nie piszcie, że mam podać, bo nie podaję. Dobra, chyba teraz będzie czwarte pytanie. Czyli jak się nazywam? To pytanie serio chyba najczęściej pytaniem było. Więc nazywam się Olek. No i dobra. No i teraz, moi drodzy, chyba piąte pytanie. Ej, w ogóle ktoś ma tą emotkę piłki do siatkówki. Ej, ktoś grał chyba na becie. Nie, na bank on grał na becie. Ja to wiem, że on grał to na becie. No i słuchajcie, następne pytanie. To takie, dlaczego nazwa kanału nazywa się Alex? I to jest chyba piąte pytanie, słuchajcie. No Alex, po prostu, bo no to jest po angielsku Olek. Ale no, tak po prostu sobie wymyśliłem tę nazwę. Więc no, więc fajna. No. Dobra, więc szóste pytanie. Jaki jest mój ulubiony przedmiot szkolny? Więc moim ulubionym przedmiotem, słuchajcie, to chyba jest, no... O, język angielski. Język angielski oraz muzyka to moje dwa ulubione przedmioty szkolne. Czyli język angielski, słuchajcie, i muzyka. Dobra, to przechodzimy do siódmego pytania, czyli teraz jaki jest mój najgorszy przedmiot w szkole? Najgorszy przedmiot w szkole, no to matma. Matma i WF. Moje dwa najgorsze przedmioty to matma oraz WF, słuchajcie.
To teraz ósme pytanie to jak jest mój najgorszy kolor. Słuchajcie, mój najgorszy kolor był najlepszy, to niebieski. Teraz mój najgorszy. No najgorszy to chyba różowy lub biały. Nie no. No chyba bardziej jest, słuchajcie, taki różowy, właśnie fioletowy kolor. I różowy. No dobra. Dziewiąte, przedostatnie pytanie. To czy stworzę grupę dla widzów? Właśnie nie wiem. Na Discordzie mogę stworzyć, ale właśnie nie wiem właśnie. Możliwe, że w przyszłości może tak. W przyszłości może, słuchajcie, no w przyszłości. No w przyszłości mogę stworzyć grupę dla widzów na Discordzie. Okej. No i ostatnie, dziesiąte pytanie. Już przegram. Ostatnie, dziesiąte pytanie to brzmi tak. Kiedy odejdę z YouTube? Tego nie wiem. Miałem już odchodzić, ale chyba nie odejdę. No ale słuchajcie, no... W ogóle dwa skiny Barbie mi zostały do kupienia. Czyli te dwa mintyki. Ale dobra, słuchajcie, ja je chyba kupię w przyszłości. Za jutro może, albo dzisiaj, nie wiem. W ogóle to ja nie wiem, kiedy odejdę z YouTube. Ale mi już coraz bardziej suby spadają. No i po prostu ciężko mi z tym. I jeszcze nawet nie chcę mi się montować filmów, ani nagrywać już. Nie chcę, słuchajcie, po prostu mi się nagrywać tych filmów. W ogóle zagram sobie jedną partyjkę w Blockdasha. No, ale tak jak mówię, nie chcę mi się po prostu zbyt bardzo filmów, słuchajcie, tutaj nagrywać. Jeszcze na zapas nagrywam czasem, ale chyba ja raczej nie, bo zawsze kiedy wstawiam, to w tym samym dniu też nagrywam i montuję odcinki, a to mi z kilka godzin schodzi. Szczerze tak powiem. Że z kilka godzin to może mi, słuchajcie, nawet schodzić. Więc po prostu, tak jak mówię, nie wiem, kiedy odejdę z YouTube'a. Ale to już koniec Q&A na dzisiaj. Ale słuchajcie, jeszcze gramy sobie w jedną partyjkę, oczywiście w Blockdasha, aby film nie był za krótki. I tutaj musi być tak równiutko. I ten Kitty God pewno będzie się ze mną bił. No właśnie, tak jak myślałem. Chciałem go do laserów wepchnąć już. Dobra, boom. Więc mamy 3 na 1, słuchajcie. Albo 3 na 2, bo jeszcze bot. Chociaż nie wiem, czy bot się liczy. Dobra. Myślałem, że już będę musiał zakończyć odcinek takim dziwnym sposobem. Ale fajnie to zrobił gość. Nie no, on mega dobrze przenikł. Przeniknął. Dobra. Bota zablokuje, bota. Bum. Dobra. Włączam animację. Jest! Odpadł, więc została nas tylko trójeczka, słuchajcie. Więc spoko. Dobra. Bum i bum. O nie! Jaki jump glitch. Miałem jump glitcha takiego totalnie. Ale żyjemy, więc to jest git. Raz tak miałem, że na tych potrójnych blokach, co były, to właśnie ten gość, co teraz z nim gram, ten, co jest teraz tym bokserem ognistym, to on mnie, słuchajcie, to on mnie tak złapał, bo jak ja spadałem, to jak ja podskoczyłem, to on mnie normalnie wziął i w ten sposób razem przeżyliśmy, więc to było nieźle w sumie zaplanowane. No dobra, ja tu rozbijam, bo ja zawsze muszę oczywiście rozbijać. O! Dobra. Ej, uratował się! Nie sądziłem, że się uratuje. O nie. Dobra. Okej, żyjemy wszyscy. Żyjemy wszyscy. Cała trójka żyje, więc spoko, słuchajcie, spoko. Na razie jest ultra fajnie. Dobra. O, nie chciałbym, aby był jakiś jump glitch tutaj. Boom. Ja się tak wybijam. Dobra, żyjemy wszyscy. Więc słuchajcie. Żyjemy tutaj wszyscy. Ja oczywiście tutaj emotkuję sercem. No i słuchajcie. Odbijam się. Już 9 minut odcinka, więc zaraz będziemy powoli kończyć tutaj, widzę. No. Dobra. O nie. Boom. Dobra. Przeżył?
Przeżył, dobre, już myślałem, że nie przeżyję tego. Ale przeżył. Raz doszedłem z tym gościem do 380 fali i to był nasz rekord. Od tej pory nie pobiliśmy tego. A to było jakieś, nie wiem, tydzień temu. Lub dwa, jakoś tydzień temu, jakoś tak, słuchajcie. Więc spoko, a ja nie chcę tu się zbytnio bawić, żeby po prostu nie przegrać i żeby nie dostać żadnego jump glitcha. Ło, o dobra. Prawie bym spadł. Boom. Dobra, dobra, tak jak mówię, ja już się nie będę tak bawił. I bum, dobra. Ej, nice. Na razie wszyscy żyjemy, więc spoko. 29 fali już zrobiliśmy. Lecimy po rekordzik, słuchajcie. Lecimy po rekordzik, dobra, odbijamy się. O, nie, no gościu odpadł jeden. Dobra, nieważne. Dobrze, że jeszcze jeden gościu jest. Właśnie w razie czego, gdyby jeden odpadł, to mamy też drugiego typka. Więc dobrze. Co?